W dzisiejszym odcinku mierzę sukienki na jesień i zimę i uczę, jak dobierać rajstopy, bo o to wszystkie, no dobra, prawie wszystkie prosiłyście, więc zostańcie ze mną, będzie dużo porad. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, osa, osobista, stylistka. Dzisiaj odcinek trochę dla mnie, trochę dla Was, trochę dla mnie, ponieważ ja sama z wielką ciekawością zerknęłam na sukienki firmy Nadies, bo bardzo mi się podobał ich Instagram, to w jaki sposób jest prowadzony i na Instagramie udostępniłam u siebie w stories te sukienki, bo bardzo mi się spodobały. I chyba ze 20 osób napisało mi, no ale to są sukienki tylko dla idealnej figury, więc postanowiłam to sprawdzić. Postanowiłam to sprawdzić i znowu, tak jak to robię w mojej pracy, rozbić kolejne przekonanie, co wolno, czego nie wolno, jak te sukienki wyglądają, jak one nie wyglądają i tak dalej. I po prostu je zmierzyć i Wam pokazać. I ponieważ jakby drugim tematem numer jeden teraz, jeśli chodzi o pytania i tutaj, i na grupie SOS Pogotowie Stylizacyjne Osy, i na Instagramie w DM-ach jest pytanie o rajstopy, no to o tych rajstopach przy okazji sukienek też chciałam opowiedzieć. Od razu powiem, że do stylizacji wykorzystałam rajstopy, które miałam z zeszłego roku w mojej szufladzie. Nie kupowałam nic nowego, również po to, żeby uczyć Was wykorzystywać rzeczy, które już macie w szafie, bo tak właśnie nazywa się mój nowy kurs. Kurs tym razem nie dla stylistek, ale naprawdę dla wszystkich moich obserwatorek, dla moich widzek. Kurs, gdzie jest 30 lekcji, gdzie prowadzę Was krok po kroku, jak wykorzystać zasoby swojej szafy, jak budować swoją szafę, jak kupować rozsądnie. Oczywiście są sylwetki, typ kolorystyczny, typ osobowości, ale uwaga, jest też cały moduł, gdzie z 10 rzeczy robię aż 50 zestawów i uczę, jak te zestawy zrobiłam, po to, żebyście Wy umiały robić zestawy, bo jak chodziłam do moich klientek, to do szaf właśnie i nadal chodzę, to zawsze to był największy problem, że w szafie były fajne ubrania, ale na przykład tylko jeden zestaw z tych ubrań, bo już trudno było nam się otworzyć na inne zestawy. Ja oczywiście moje klientki indywidualnie tego uczyłam, ale ponieważ u mnie, słuchajcie, jeśli chodzi o indywidualne usługi, naprawdę nie ma już terminów do końca roku, to postanowiłam zrobić ten kurs, bo głęboko wierzę, że Wy same, bez stylistki, potraficie to ogarnąć, jeśli będziecie odpowiednio prowadzone. I ten kurs jest właśnie tak zaplanowany. Można się zapisać na listę, a jeśli oglądacie ten film dzień później, to już ruszyła sprzedaż na www.masztowszafie.pl. Oczywiście ja najbardziej polecam najkorzystniejszy cenowo kurs premium. To jest kurs, gdzie jest moduł teoretyczny, czyli jest 10 lekcji ze stylizacji, zresztą świetnych, plus jeszcze bonusowy materiał ze sprzątania w szafie, porządkowania szafy, nagrany przez architekt porządku. Jest moduł, gdzie jest samoakceptacja, 10 lekcji, zestawy 10 lekcji, czyli to jest 20 lekcji. Są, słuchajcie, zniżki. Są zniżki od marki Tefal, są zniżki od Marco Shoes, więc na przykład jeśli planowałyście duży zakup parownicy albo odkurzacza, to opłaca się mieć i kurs, i odkurzacz, bo wtedy macie po prostu na niego zniżkę. Więc serdecznie Was zapraszam. No i w tym kursie premium jestem ja, czyli jak będziecie sobie pracować z tym kursem, wrzucać na grupę prywatną swoje stylizacje, to ja odpowiem na każde pytanie, doradzę, co zmienić, co poprawić, co podkręcić i przeprowadzę 3 live'y, gdzie będziemy mieć temat, tak jak webinaru, jakiegoś takiego wykładu, ale gdzie Wy na żywo będziecie mogły zadawać każde pytanie z zakresu stylizacji, jakie tylko Wam przyjdzie do głowy, a ja na te pytania będę odpowiadała. Więc jest to kurs petarda. Dobra, już nie mówię o kursie, jestem tym mega podekscytowana, ale przejdę do dzisiejszego tematu.
Te trzy sukienki, które zamówiłam, one są ciekawe, dlatego że jeśli chodzi o wszystkie zasady stylizacji, mogą wydawać się ryzykowne z różnych powodów, a jednak na żywo sprawiają, że w ogóle nie są ryzykowne i naprawdę bardzo fajnie sobie działają z sylwetką. Pierwsza stylizacja to jest stylizacja z sukienką w tym kolorze, którą mam teraz na sobie, to będzie trzecia stylizacja. Poczekajcie, zobaczycie, jakie dobrałam do tego rajstopy i buty. Pierwsza stylizacja, taka sukienka tylko z półokrągłym dekoltem. Ja do niej nie dobrałam żadnego paska, ani nic takiego, dlatego że chciałam Wam pokazać, jak ta sukienka w ogóle leży. I ja wiem, że bardzo często w komentarzach mi piszecie: Osa, ale Ty masz idealną figurę i tak dalej. Ja nie mam idealnej figury. Faktycznie jestem dość szczupła, mam długie nogi, które uwielbiam, ale z powodu moich różnych problemów zdrowotnych, w tym endometriozy, ten mój brzuszek jest mocno wystający. Mam boczki, które w sumie lubię i ten brzuszek mój też lubię, natomiast to nie jest tak, że wiecie, mam super płaski brzuch i jego nigdy nie widać, tak? Ubieram się po prostu tak, żeby ta moja sylwetka wyglądała jak najkorzystniej i uczę Was też tego. Dlatego byłam tutaj na maksa zaskoczona i jeśli chodzi o tę sukienkę z półokrągłym dekoltem, to nawet znowu z powodów zdrowotnych nie miałam pod nią stanika takiego mocno trzymającego, tylko taki zwykły, bez usztywnień, bez fiszbin i on i tak się bronił. Nie ma żadnej wyszczuplającej bielizny pod tą sukienką, ale ona jest z tak ciekawego materiału, że bardzo fajnie trzyma sylwetkę, jest w niej też fajnie ciepło. Naprawdę mega mi się spodobała, a przy tym ten kolor wydaje mi się korzystny jest i dla ciepłych, i dla zimnych typów kolorystycznych. No i uwaga, te sukienki, one wyglądają genialnie bez rajstop i wtedy jak nie ma rajstop, to naprawdę wydaje mi się, że to można założyć trampki, można założyć szpilki, można założyć kowbojki, po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. Wszystkie buty pasują, wszystkie zestawy dodatków do tej sukienki pasują. Oczywiście schody zaczynają się z rajstopami i ja rozumiem Wasze pytania o te rajstopy, dlatego że czasem mamy tak, że tak nam serce i taką skacze do kolorowych rajstop i taką mamy fantazję, żeby nosić rajstopy w różnych kolorach, nie wiem, musztardowym, albo w wielkie kropki, albo w kratkę, albo coś tam. I od razu na wstępie Wam powiem, że ja nie jestem fanką takich rozwiązań kolorystycznych, zresztą dzisiaj o 21:00 będziemy poruszać też ten temat na webinarze. Nie jestem fanką rajstop w kolorze, dlatego że nawet długie, szczupłe nogi są bardzo często przez nie poszerzone. Możecie spróbować sobie wyobrazić sylwetkę w takich blokach kolorystycznych. I jeśli mamy sukienkę, która jest nawet w tym kolorze i do tego na przykład mocno czerwone rajstopy, to mamy blok kolorystyczny sukienki, blok kolorystyczny rajstop i jeszcze jakiś blok kolorystyczny butów, bo rzadko mamy czerwone buty dopasowane do czerwonych rajstop. Jeśli do tych rajstop dojdzie jeszcze jakiś wzór, to on na maksa nam poszerzy sylwetkę i tam skieruje wzrok wszystkich patrzących, więc zwykle to nie jest jakoś super, super korzystne. Można próbować, wydaje mi się, że szczególnie z krótszymi sukienkami mini, najlepiej jednolitymi w spokojnym kolorze i wtedy mocny kolor rajstop może się obronić. Więc to jest pierwsza rzecz. Nie jestem fanką kolorowych rajstop, niestety, ale jeśli już, to albo do jednokolorowych sukienek, albo do butów w tym samym co rajstopy kolorze, bo wtedy nie ma tych bloków kolorystycznych i bardzo fajnie ta noga nam się wydłuża, a jak wiemy, długie nogi jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Więc oczywiście jest też tak, pamiętajcie, że jak ja Wam mówię, że ja nie lubię, to nie znaczy, że Wy nie możecie lubić, bo może lubicie, dajcie mi znać w komentarzach, bo wiecie, jak u mnie jest. No, jeśli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można, więc eksperymentujcie. Ja chciałam Wam dać jakby z mojej strony taką poradę, że jeśli nie macie pewności, jak dobierać rajstopy, to lepiej z tymi kolorowymi jednak nie eksperymentować.
Do tej sukienki z półokrągłym dekoltem dobrałam rajstopy cieliste w kropeczki matowe i do tego jasno-szare botki, takie trochę ze skarpetką, czyli dość obcisłe na obcasie. Jak już się ubrałam w te rajstopy, to pomyślałam sobie, że one mogły być troszkę jaśniejsze, czyli mogły być trochę bardziej w kolorze mojej skóry. Wtedy by były już zupełnie idealne. Te są ciut za ciemne, ale szczerze mówiąc, wyszłam w tej sukience, robiłam zdjęcia, specjalnie mi to nie przeszkadzało. I cieliste rajstopy zwykle sprawdzają się dobrze. Ja jednak nie lubię błyszczących. Znowu, to jest moje prywatne zdanie, moja prywatna opinia. Natomiast uważam jako stylistka, że matowe pasują lepiej do wszystkiego niż błyszczące. To po pierwsze, i jak jest taki właśnie delikatny wzorek na cielistej rajstopie, to on się jeszcze broni i jeszcze może być. Polecam lepiej dobierać je do koloru skóry niż ja to zrobiłam, ale znowu pamiętajcie, że jak ten kolor nie będzie idealny, to świat się nie zawali, bo to są tylko rajstopy, to są tylko ubrania. No i do tego moja standardowa torebka, którą bardzo lubię, to jest taki kolor kawy z bardzo, bardzo dużą ilością mleka. I to jest torebka, która naprawdę pasuje do wszystkiego, pasuje do szarych butów, pasuje do brązowych butów, pasuje do złotej biżuterii, więc jest tutaj bardzo dużo różnych możliwości. Kolejna stylizacja, uwaga, osa jest w czarnym. Osa jest w czarnym, wiecie, że to nie jest mój ulubiony kolor, ale ostatnio się przekonuję. Same wiecie, że mam, już widziałyście w filmie, skórzaną ramoneskę czarną, taką za dużą, bardzo, bardzo ją lubię. Mam czarne buty z mojej własnej kolekcji dla Marco Shoes, które zresztą tutaj w tej stylizacji zobaczycie. I tutaj do tej czarnej sukienki, która jest moim zdaniem bardzo seksowna z jednej strony, ale z drugiej może być taka właśnie super codzienna. Ma piękny dekolt, ma pięknie wykrojony dekolt, pięknie podkreśla obojczyki, będzie dobra dla każdej sylwetki z większym biustem. Do niej dobrałam czarne błyszczące rajstopy i czarne błyszczące botki i zauważcie, że przez to, że to jest to, o czym mówiłam na początku, mamy ciemne buty, ciemne rajstopy, ciemną sukienkę i sylwetka bardzo fajnie się wydłuża i nie jest pocięta na bloki. Czy tu pasowałyby jakieś inne buty, na przykład białe trampki, mam takie wkropki z kolekcji z kolei Racki i też by super tutaj moim zdaniem wyglądały, więc nie trzeba się bać tutaj sportowych butów, też będzie ekstra wyższe kowbojki, też będą ekstra szpilki, będą ekstra kozaki na słupku też będą super. Oczywiście wolałabym, żeby ta sukienka była granatowa. Niestety nie ma granatowych jeszcze w ofercie tej marki, natomiast ona była trochę luźniejsza na mnie i czułam się dużo w niej swobodniej, czyli od razu sobie pomyślałam, że to jest szansa, że to będzie moja ulubiona sukienka, bo to jest taka sukienka, że po prostu zarzucasz ją na siebie, masz rajstopy, jakiekolwiek buty, wychodzisz, wyglądasz fenomenalnie, a jest Ci w niej wygodnie. Więc tutaj, jeśli chodzi o dobór rajstop, no to mamy tę pierwszą zasadę, rajstopy w kolorze butów i ta zasada sprawdza się dobrze. Czy fajnie wyglądałyby tu na przykład przezroczyste rajstopy, czarne w kropeczki, bo takie też są teraz bardzo modne? Moim zdaniem tak, ale niekoniecznie do tych butów, tylko tutaj mogłyby być jakieś takie modne buty na małej kaczuszce na przykład, dlatego że no wtedy by się zrobiło tak bardziej modowo. I kolejna stylizacja to jest znowu dla mnie wielka niespodzianka. Ja jestem sylwetką Y, sylwetka Y w moim systemie. Kto jeszcze nie wie, jaką jest sylwetką, idzie na stronę www.personalstylist.pl i robi quiz. Tam macie wszystkie porady i tak dalej. Jestem sylwetką Y, to jest sylwetka, która jest szersza u góry, węższa na dole, dlatego ta sukienka była dla mnie dużym, dużym wyzwaniem, ponieważ sylwetka Y nie powinna nosić golfu. Nie powinna nosić takich super zabudowanych tutaj sukienek, ale
Nawet jak teraz patrzycie na mnie, możecie mi dać znać w komentarzach, czy może ja się mylę, może ja siebie nie widzę obiektywnie. Pamiętajcie, że stylistki się też mylą, ja też. W każdym razie wydaje mi się, że przez to, że to jest sukienka prawie że w kolorze mojej skóry i bardzo obcisła, to ona aż tak nie obciąża mojej sylwetki. Mówiłam Wam na początku, że akurat te sukienki bardzo fajnie robią figurę, ale jeśli któraś z Was czuje się nadal niekomfortowo w takiej sukience, to jest, można dokupić taki pasek z tej samej tkaniny, co sukienka. On jest szerszy, wiązany, jak tutaj widać, ale też widzicie to na mojej stylizacji po prostu. I wtedy te wszystkie niedoskonałości, które albo istnieją naprawdę, albo sobie je wymyśliłyście, ale tak czy siak, nawet jeśli to są niedoskonałości wymyślone, to ten pasek, te wymyślone niedoskonałości też bardzo fajnie kryje i sprawia, że czujemy się po prostu swobodniej, jeśli chodzi o takie obcisłe sukienki, więc uważam, że świetnie, świetnie to jest wymyślone, że taki właśnie pasek do sukienki można dobrać. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie filmu, nic się nie przejmujcie. I co? I rajstopy teraz. I tutaj wchodzimy z kolejną zasadą dotyczącą dobierania rajstop, że jeśli nie pasują do butów, to mogą pasować po prostu do sukienki, bo wtedy z kolei od góry do dołu idzie ta linia jak najdłużej nieprzecięta. I ja tutaj wybrałam rajstopy prawie że w takim samym kolorze, ale o innej fakturze, bo ta sukienka jest z prążki, a te rajstopy są takie trochę melanżowe, już cieplejsze, z dodatkiem kaszmiru. Ja jestem z marzluchem i lubię, jak mi jest wygodnie, więc ja te rajstopy faktycznie z dodatkiem kaszmiru lubię najbardziej. I one są w kolorze sukienki, więc noga się nie skraca, nawet jeśli to jest sukienka midi. Do tego mam nadal jasne buty, czyli moje ulubione szare buty, które już widziałyście milion razy na moich filmach. I super. I to jest znowu taka prosta, niewymuszona stylizacja. Czy można taką sukienkę wystylizować z czarnymi dodatkami? Moim zdaniem tak. Czarne rajstopy, czarne bodki, na to skórzana czarna ramoneska i też to będzie super wyglądało. Z granatowymi dodatkami też będzie wyglądała świetnie, z grafitowymi, ciemnobrązowymi. Jest tutaj naprawdę mnóstwo możliwości stylizacji tej sukienki. Prawda jest taka, że ja głównie tak dobieram rajstopy i nie mam bardziej skomplikowanych zasad, czyli albo są w kolorze butów, albo są w kolorze sukienki lub spódnicy, albo są cieliste, matowe, ewentualnie w jakiś wzorek. Ponieważ ja lubię, jak mi jest wygodnie, to zdecydowanie najmniej ulubionymi moimi rajstopami są rajstopy cieliste. Nie wiem, czy tak macie, ale mnie cieliste rajstopy gryzą. Po prostu. Później się przyzwyczajam, ale zdecydowanie wolę takie już właśnie z dodatkiem kaszmiru, miękkie, cieplutkie, wygodne, nic mnie nie gryzie i naprawdę mogę żyć w tej sukience. To nie jest tak, że ja uważam, że mi jest wygodniej w spodniach, bo dużo częściej jest mi wygodnie po prostu w dzianinowej sukience. No dobra, to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o mierzenie dla mnie nowej polskiej marki, bo niedawno ją odkryłam na Instagramie. To tyle, jeśli chodzi o porady rajstopowe. Aha, jeszcze dodam, że wszystkie te moje rajstopy są z kalcedonii, bo lubię i jakoś pasują na mnie, bo to też nie jest u mnie aż takie łatwe, żeby znaleźć rajstopy, bo ja mam dość długie nogi, szczupłe nogi, ale w talii już nie jestem taka szczupła, więc te rajstopy po prostu na mnie fajnie pasują. Też Wam dam link. Widziałam, że można kupować online, więc super. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, która stylizacja jest najfajniejsza Waszym zdaniem, czy ten golf się broni, czy się nie broni. Też bym chciała poznać Wasze opinie. Nie zapominamy, że jutro startuje przedsprzedaż kursu Masz to w szafie. Jak kupicie sobie kurs premium, to od 26 października startuje kurs z moim wsparciem w grupie. Będzie się działa magia, będziemy wymiatać zdecydowanie. Pewnie z częścią z Was widzę się też dzisiaj na webinarze o szafie kapsułowej. Na webinar też można się jeszcze zapisać na www.szkoleniaosy.pl.
tyle ogłoszeń. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I oczywiście uwielbiam Was, moje oski kochane.